Czym zajmuje się nasza organizacja? Fundacja Stabilo zajmuje się szeroko pojętą partycypacją społeczną. Przeprowadzamy konsultacje dla gmin, różnych miejscowości, które nas zapraszają. Konsultacje te dotyczą bardzo wielu kwestii. Czasami planowania przestrzennego, kiedy indziej konkretnych problemów, z jakimi mierzy się dana miejscowość, planując jakieś wydarzenie, założenie, zmianę w obrębie gminy. Staramy się też współpracować z innymi organizacjami pomocowo, prowadząc warsztaty, szkolenia, pomagając im pisać strategie, czy też pomagając w problemach związanych z wypaleniem zawodowym, bardzo częstym wśród aktywistów. Jak liczna grupa osób korzysta z naszych propozycji? Czasami jest to kilkadziesiąt osób, które przychodzą na warsztaty, na spotkania ze wspaniałymi gośćmi, których zapraszamy z całego kraju. Czasami są to grupy warsztatowe po 10-15 osób i wtedy wypracowujemy już konkretne efekty. Najbardziej lubimy pracować z grupami młodzieży i dziećmi. Co jest dla nas najważniejsze w działalności? Myślę, że praca z człowiekiem i to, że jesteśmy w stanie rzeczywiście pomóc w procesach, jakie zachodzą w gminach, z którymi współpracujemy. Jesteśmy od etapu diagnozy poprzez cały proces planowania i cały czas jesteśmy w stanie monitorować, czy mieszkańcy są zadowoleni z tego, co się dzieje i czy rzeczywiście wydarzają się te rzeczy, na których im zależało. I bardzo też ważna jest dla nas współpraca z innymi organizacjami, tworzenie pewnych struktur, które pozwalają nam działać w szerszym zakresie i współpracować ze specjalistami z bardzo wielu różnych dziedzin, co też poszerza nasze możliwości i kompetencje. Z czego jesteśmy najbardziej dumni? Z tego, że wpływamy na zmianę. Na zmianę społeczną w wielu miejscowościach i dotyczy to nie tylko społeczności lokalnych, ale również rzeczy, które wydają się trudne dla odbiorców, czyli na przykład kwestii termomodernizacji zabytków. Jak wygląda codzienność w naszej organizacji? Przede wszystkim pilnujemy spotkań, piszemy projekty, staramy się stale pozyskiwać nowe dotacje, nowe granty, żeby móc pomóc w jak największej liczbie miejsc i rzeczywiście mieć realny wpływ na to, co się dzieje w naszej najbliższej okolicy. Jakie mamy plany na przyszłość? Przede wszystkim chcielibyśmy nawiązać partnerstwa, kolejne partnerstwa, bo już ponad 50 partnerstw jest za nami. Chcemy wspólnie z innymi organizacjami realizować projekty i również projekty międzynarodowe, ale takie, które dotyczą ochrony przyrody, takie, które dotyczą konsultacji, takie, które dotyczą wspólnego działania dla społeczności lokalnych. Należymy do Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, dzięki czemu możemy korzystać z licznych warsztatów, szkoleń, spotkań i sieciować się z innymi organizacjami działającymi na tych samych polach co my, albo takich, które nas uzupełniają. Dobrze, że taka organizacja rzeczywiście powstała i pomaga nam realizować nasze cele. Zapraszamy Was do Federacji.